Chcielibyśmy Was zaprosić na rozmowy o AI i o tym, jak środowisko akademickie może je wykorzystywać. Rozmawiam ja, Kaśka Śledziewska i. Michał Paliński. Jesteśmy z DellapuW, gdzie od lat zajmujemy się cyfryzacją. Cześć, Kasia. Cześć. Dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o promptowaniu, czyli dawaniu mm. instrukcji dużym modelom językowym. Stała się to głośna, głośną sprawą. Pojawił się nowy zawód, prompt engineer. Widzimy dużo ofert pracy z tym związanych. Powiedz, jak ty promptujesz to jest w ogóle coś ważnego? Jak się tego uczysz? Czy po pierwsze, ja się tego nie uczę, bo y, powiedzmy sobie szczerze: nie ma żadnej magicznej formuły. Po prostu trzeba włączyć te duże modele językowe. No i zacząć pisać, dawać zadania. I tyle. Promptowanie, czy inaczej właśnie dodawanie zadań jest bardzo, bardzo proste i bym chciała wszystkich zachęcić do tego, żeby no właśnie zaczęli sobie promptować, korzystając czasami z jakichś różnych podpowiedzi, ale głównie się tym bawiąc i eksperymentując. I o tym chciałabym dzisiaj, żebyśmy pogadali. są teraz obecnie chyba... Główne, takie trzy miejsca, w których można faktycznie korzystać z tych dużych modeli językowych. To jest wiedza na dzień dzisiejszy, bo oczywiście wszystko jest bardzo dynamiczne, i bardzo się zmienia. I pierwszym takim miejscem, takim oczywistym, no ten czat GPT. Ja jeszcze dodatkowo korzystam ostatnio bardzo dużo z Copilota, który jest mhm. właśnie taką, można powiedzieć, darmową wersją czatu GPT. Trzecim narzędziem, które też bardzo polubiłam, jest Gemini, czy inaczej Gemini Google, które ma dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o terytorium Unii Europejskiej, niestety. I od razu ciekawostka może, że to, że tak powiem, to promptowanie jest dosłownie takie samo we wszystkich tych trzech narzędziach. I że tak naprawdę promptować można w każdym języku, na przykład można promptować po angielsku, ale też również można promptować po, po polsku. Generalnie, jeżeli chodzi o samo to promptowanie, to może jeszcze raz powtórzę, to bardziej chodzi teraz o eksperymentowanie, o próbowanie. O poprawianie. Z, trzeba też wiedzieć, że za każdym razem te odpowiedzi są inne, że za każdym razem coś innego będzie nam to dawało jako output. No i to też jest ciekawe, popatrzeć w jaki sposób niewiele modyfikują się nasze prompty, jak też inaczej my otrzymujemy, ale też to jest ciekawe to jest sobie sprawdzać te prompty, jak one działają w, w tych różnych modelach, bo one będą działać inaczej. To, co jest ważne, to jest to, żebyśmy przede wszystkim Pisali, kim jesteśmy, kim albo kim ma być osoba, która odpowiada na nasz, nasze prąd, żeby właśnie instrukcje były bardzo, bardzo jasne, żeby wprowadzać nawet jakieś przykłady, czy jakieś kroki. No ale przede wszystkim właśnie ten kontekst słowa kluczowe to jest niezwykle ważne. I może jeszcze też powiem, że to, co jest istotne, to jest to, żebyśmy jak Prosimy o coś, czata, żebyśmy mieli świadomość, że one bazują na bardzo różnych źródłach. Dajmy na to, gameini czy copiloty już biorą pod uwagę te źródła, które są na bieżąco w internecie. To nie są jakościowe źródła i nie wszystkie przynajmniej. I stąd też są te halucynacje, no bo w końcu, tak jak wyjaśnialiśmy wcześniej, to jest tylko i wyłącznie model. Językowy. I to jest wtedy ważne, właśnie jeszcze raz, żeby po pierwsze określić rolę, jaką ma pełnić prompt, czyli czy to jest na przykład doświadczony prawnik, czy to jest kierownik projektu, czy to może jest naukowiec, czy to jest ekonomista, który pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych konkretnie określić task, czyli co ma zrobić ten prompt, czy to ma opisać, napisać, wymienić, generować, klasyfikować, analizować, walidować, y, przewidywać, podsumowywać, automatyzować, wykrywać, personalizować cokolwiek. Można podawać też format w jakim ma y, dostać ten output. Można też podawać to w jaki czego ma nam Narzędzie nie robić, to znaczy na przykład, żeby czegoś nie robił, albo unikał, albo ograniczał, albo zabronić mu wręcz pisania w jakiś tam sposób o czymś, albo żeby napisać można mu, żeby powstrzymywał się od, albo żeby trzymał się z daleka od jakiejś oceny, i tak dalej. Ale to, co ciekawe jest również, to można mu na koniec w prąpcie napisać jaki ma być, mieć styl pisania, to znaczy czy ma być to styl profesjonalny, informacyjny, czy to edukacyjny, czy oparty o, na faktach, czy może porównawczy, humorystyczny, emocjonalny, nieformalny, konwersacyjny, cokolwiek. Mhm. Czyli... Uderza mnie to, że właśnie bardzo dużo wymieniasz jakby tych, tego, co w tych promptach możemy wpisywać, ale to jest moim zdaniem bardzo właśnie ważne, bo jak słucham ludzi, którzy się zniechęcają mhm. do używania tego typu narzędzi, to mam wrażenie, że te osoby często chciały, żeby ten czat czy, czy inne narzędzie się za nie domyśliło. O co, mm -hmm. o co tu chodzi, tak? I właśnie to takie konkretne wymienianie, i też w jakich krokach chcemy, żeby te zadania zostały uzyskane, czy jak my byśmy, się da to zabrali, bardzo tym modelom pomaga w mm -hmm. produkowaniu jakościowych rezultatów. Też zgadzam się, że to jest droga do I... sukcesu. Promptowanie pomaga, pomaga w różnych zadaniach, natomiast co jest ważne, to to, żeby przeczytać, mm -hmm. co wyskakuje jako tekst a druga kwestia jest taka, żeby tak naprawdę no, też mieć świadomość znowu powtarzam, że naprawdę y, potrzebna jest nasza specjalistyczna wiedza i nasze krytyczne myślenie, żeby ocenić właściwie to, co nam czat, czy Gemini, czy Copilot, co nam wyrzucają. No i może popatrzmy trochę na takie bardzo proste prompty i takie bardzo proste zadania, jakie my możemy mieć i jakie możemy realizować. A, po pierwsze... Bardzo często nie mam czasu pisać odpowiedzi na maile, z którym zaczęłam sobie zabawiać się z tym, żeby odpisywać studentom na ich maile. No i pierwsze, co zadałam czatowi na przykład, no to absolutnie do zabawy, to jest to, jak najlepiej sproptować na przykład czat, żeby właśnie odpisał na. Mail do studenta. No jak widzicie, się dostaje tutaj takie informacje: typu że okreś, cel, kontekst maila, bla bla bla. No już mi się nawet nie chce, nie chce pisać. Wręcz on daje przykładowy prompt. No i generalnie doszłam do wniosku, że jest to trochę za długo dla mnie pisać aż tak w rozlekę te prompty, w momencie, kiedy faktycznie chcę odpisać na prostym mail do studenta. W związku z czym sprawdziłam, co on powie kiedy mu zadałam, że jesteś profesorem na Wydziale Ekonomii, napisz do studenta odpowiedź na jego mail w sprawie zapisania się na zajęcia moje czy z gospodarki cyfrowej. Wyjaśnij, że student zgłasza się za późno. No więc on zaczyna pisać znowu długie mail, którego trudno mi jest też znowu skoncentrować się, bo on jest trochę za długi, żeby go sprawdzić, mm -hmm. przeczytać. Ponadto proszę zobaczcie, on dodatkowo jeszcze pisze coś o jakiejś kolejnej edycji tego kursu w następnym semestrze. Czyli jak go nie Więc... ograniczyłaś, to zaczął planować dla ciebie już zajęcia na przyszły semestr, wyręczyć. Mm, mm, dokładnie, w związku z czym dalej ja mu piszę na bliższych zdaniach tą odpowiedź. No i z, już mamy, z przykrością informuję, że zgłaszanie na, na kurs jest już niemożliwe. Ale coś pisze mi znowu, bo przeczytałam te trzy zdania i coś mi pisze, uwaga, uwaga, jakąś listę rezerwową i śledzenie informacji. No więc pytam się go, skąd wiesz, że ta lista rezerwowa, masz rację, nie powinienem zakładać. No i tutaj już poprawia swój, swoją odpowiedź. No, to jest doszło, też... do, doszło do skarcenia modelu językowego. To jest tylko tylko, żeby pokazać, że nawet w, do odpowiadania na proste maile. Niestety w momencie, kiedy go faktycznie precyzyjnie go nie, nie spromptujemy, no to on może troszeczkę zacząć szaleć po swojemu, więc trzeba uważać. No, i zawsze to jest ten taki, wiedziałam, taka sytuacja do oceny, czy więcej czasu zajmie nam promptowanie, czy może odpowiedź na przykład na te maile. Oczywiście będziemy pewnie później pokazywać, w jaki sposób możemy automatyzować różnego rodzaju procesy przy wykorzystaniu czatu, ale to w przyszłości. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że y, pomoc w, w odpisywaniu na maile to. Złota pomoc, a do czego jeszcze możemy wykorzystać takie modele? Znaczy, takim jednym z obszarów, w których ja akurat nie za bardzo się sprawdzam, jest na przykład pisanie sylabusów. Hmm. i opisywanie zajęć. No ja po prostu no strasznie, znaczy tak się przyznam, że to mnie strasznie, strasznie nudzi. Znaczy te proste prompty ja mogę wykorzystywać na przykład od tak zwanej burzy mózgów. Piszę, żeby poddaj mi propozycję. Nawet jeżeli mi się to nie podoba, to zawsze to jest tak, że jeżeli on już poda tę propozycję, czy hmm. na przykład chodzi tutaj o plan zajęć, to wtedy ja Mogę na fali krytykowania jego pomysłów mhm. już sobie coś powymyślać, faktycznie, z czego będę później zadowolona. Znaczy, to pobudza tą to moją. Tak. Czyli taki sparring partner w postaci. Yes. Tak? No to yes. jest taki naturalny sposób, w jaki rodzą się <laughs> dobre pomysły. To nie znaczy, że ja w ogóle jestem z tego zawsze zadowolona. No. I to też pamiętajmy, że jeżeli piszemy zbyt ogólnie, no to wtedy wychodzą bardzo proste i takie oczywiste generyczne. rzeczy albo mhm. generyczne. Natomiast w momencie, kiedy my zaczynamy wchodzić coraz głębiej i go promptujemy już o Konkretne, mniejsze obszary, no to wtedy on staje się też bardziej konkretny i można coś więcej z tego wyciągnąć. Ciągle A nam układa pamiętać. się w głowie, co A nam się, się układa w głowie. Uzyskać. Jest to proces, tak? <laughs> tak. Dokładnie. No to jest to, w jaki sposób na przykład on definiuje gospodarkę cyfrową. No oczywiście dlaczego się o to pytam? No bo jestem, tak powiem, wraz z Renatą Włoch, autorką książki o gospodarce cyfrowej, no więc znowu mogę tutaj bardzo precyzyjnie ocenić, czy to ma sens, czy nie to, co on pisze. Podaj definicję gospodarki cyfrowej, no i zaczyna. Pisać, no nie? Generalnie jest to niewłaściwe, jak dla mnie, pomieszanie wszystkiego. Z jednej strony on mówi o wykorzystywaniu technologii, z drugiej strony mówi o nowych modelach biznesowych. Tutaj znaczący wpływ podaje akurat na jakieś sektory zupełnie przypadkowe. Niby to jest konkretne, ale zabrakło mi tutaj tej istoty, tego czym jest zmiana, czym jest ta gospodarka cyfrowa, zmiana, jaką ona wprowadza w gospodarce, czy to w społeczeństwie. Niby wszystko jest poprawne, no nie? Bo tutaj mówimy o na rynku pracy, automatyzacja i zanik niektórych profesji. Na ile byś oceniła taki, taką. No, rozprachę. taka trójka, no nie, taka trójka. Ta trójka. Mhm. I później przechodzę dalej do kopilota. No i znowu tutaj go proszę tym razem, żeby napisał mi dwa paragrafy na temat gospodarki cyfrowej, i jak się zmienia funkcjonowanie rynku. Ale też go proszę, żeby powołał się już na jakieś źródła naukowe. Daje mi tutaj właśnie dwie perspektywy. Po pierwsze, w kontekście zmian rynku, po drugie, bo trochę inaczej go spontowałam, wyzwań i perspektyw gospodarki cyfrowej. To, co mi się podoba, to po pierwsze, on odnosi się bardziej do rynku nie tak szczegółowo, tylko na początku od funkcjonowania, czyli od samej gospodarki, tak globalnie, czyli patrzę na konsumentów, pracowników, czyli rynek pracy. I tutaj mi się to zaczyna podobać. No to patrzę na źródła, bo tutaj uwaga, Uwaga, kopilot już nam podaje te źródła, patrzę sobie, no dobra, jak działa gospodarka cyfrowa, możemy sobie sprawdzić. No i tutaj mi się podoba ten tekst, który tutaj jest napisany. Oczywiście idę sobie dalej, dalej, dalej. To już sprawdziłam wcześniej i się okazuje, że hmm, on akurat skorzystał z, z mojego i Renaty Włoch artykułu. No, to tłumaczy sporo, dlaczego mi się to podoba. Co to odkrywam, że tutaj mamy, lubimy czytać, też powołuję się na no Też znowu moją książkę. rozpędziłam się, więc proszę go dalej, żeby mi napisał sylabus. Moim zdaniem ten sylabus on będzie nam pisał, pewnie zawsze. No i on zaczyna troszeczkę, no niestety mi wariować. To znaczy, że po pierwsze, on pisze ogólnie o tej wprowadzeniu, potem technologie cyfrowe chce omawiać. A, a, teraz się wyłączył. Może wie, że jest nagrywany. Stworzyłaś dla niego dość długi tekst. Tak, żeby to poprawił. I moim zdaniem to trochę też właśnie o to chodzi, żebyśmy dawali własne teksty, czyli go trochę uczyli, i żeby on nam po prostu wprowadzał jakieś opisy bardzo podstawowe. Właściwie nawet nie wprowadzał tych opisów, tylko bardziej porządkowo, ten tekst, który my wprowadzamy, ułożył właśnie tak w, bardziej logicznie, albo też żeby po prostu nam zmienił styl. Ja tutaj mu nic nie napisałam właściwie. Ja napisałam po prostu popraw ten opis zajęć, mhm. no i zaczyna poprawiać te opisy zajęć, na co ja. Pisze, na przykład pisze jak profesor z ekonomii, językiem bardziej formalnym i wykorzystuje zwroty typowe dla ekonomistów. No to on mi to wtedy troszeczkę jeszcze mocniej poprawia, tworzy taki tekst, który jest bardziej, można powiedzieć, formalny. Jak mówię, najważniejsze jest to, żeby nie podchodzić do tego sztywno i żebyśmy naprawdę po prostu zaczęli sobie eksperymentować z tymi promptami. No dobrze. Dzięki za pokazanie własnych zastosowań promptowania w pracy codziennej. I następnym razem pewnie pogadamy o tym, co jeszcze można w tym promptowaniu zrobić, żeby uzyskiwać lepsze rezultaty. Dzięki. Pa.